Witam Was, moi drodzy, w kolejnym odcinku. W tym odcinku dalej rzeźbię sobie tego swojego Fordzika. Przechodzę do fazy oklejania. Także jeśli jesteście zainteresowani, to zapraszam. Sylwia? What? Ja nie mam czasu. Zanim pojedziesz, potrzebuję swoją suszarkę do włosów. Moją suszarkę? No, będę oklejał tam. Ale to nie, to proszę sobie wziąć, jest druga suszarka na strychu w pudełku. Strychu w pudełku? Wiesz o co chodzi, w pudełku Remingtona jest ta suszarka, co mi się da. Dobra. Potrzebuję suszarkę do włosów, od Sylwii nie mam opalarki, a będę oklejał. Suszarka da radę. Dobra, wszystkie koła są założone. Może wyjadę tylko i wjadesz, bo on usiadł na tych kołach tak jak powinien. I biorę się za oklejanie. Najpierw okleję tutaj ten dolny pasek. Ten chromowy pasek tutaj, bo to mnie słabi po prostu. I to właściwie tyle, jeśli chodzi o zewnątrz. A wewnątrz będę oklejał tutaj ten panel w środku srebrny. No bo on jest po prostu z życi, nie? Nie trąkowa nic z przodu. Także gitara jeszcze. Aha, jeszcze muszę zedrzeć te napisy tutaj. Benzyna będzie dobra. Kurde, nie ma lekko. Klejałem sobie jakieś pierdołki, ale takich większych powierzchni nie i powiem wam, że kiepsko to widzę. Poddaję się. Nie okleję tego spodu. W niektórych miejscach fajnie siedzi, w niektórych miejscach są takie duże bąble. Jak staram się poprawić, to jest coraz gorzej. Tutaj nie będzie okleiny. A teraz okleję ten kwadracik, bo z niego farba zeszła. Przynajmniej tyle z tyłu. Jeszcze po tych napisach, które zerwałem, będzie trzeba wziąć tą pastę lekkościerną i zetrzeć tą powłokę. Po prostu zniwelować ten cień takiego napisu. Także idziemy dalej. Teraz muszę pomalować dwa ringi halogenów i to będzie tyle na dzisiaj. Jutro niedziela, więc biorę się za środek. Montaż audio, oklejanie wnętrza i zobaczymy, jak to pójdzie. Dobra, szybciej tu wyschnął. Będę mógł je zamontować i działać dalej. Młody myje auto Sylwii, bo też już było dojechane fest. Orientuj się. Weź. Stara fura, ale daje radę, nie? Od wentyla. A możesz to odłożyć. Pobawię się jeszcze trochę. Ale to na przykład ty zrobisz zresztą. Obecne.
Obkleję jeszcze wlew paliwa. Jest kilka pęcherzyków powietrza. Chociaż jak kupowałem tą folię, to pisało, że nie ma z tym problemu, że to jest folia specjalnie przygotowana do tego. Zobaczymy, jak się wchłoną, to zostaną, jak nie, to po prostu zedrę i tyle. Farba już wyschła, myślę, że mogę już je zamontować sobie do fokusika. Ocenić. Dlaczego mi żarówka przechodzi na okrągło? Nie mogła być ciemniejsza ta nalepka gotowa? Nie mogła być taka. A dlaczego nie ma? Dlaczego nie ma? Przepraszam. To jest nowa wersja, Matej. Jaka bez sensu, tamta była lepsza. Wiesz co mi się podobało? Podobałoby mi się, jakby tu były jakieś fajne nalepki. No, serwusie? To jest bardzo taki takie, nie? Delikatny temat. Eksplorujesz, pipiniu, bo ty bez mamy nie wychodzisz. Ogólnie, nigdzie. Siadasz na fotel, kiedyś na nim spałaś. Ona ma śmieszne tu te włosy, tak między palcami. Lenox też takie miał. Ten tu miał łapy, ja pierdolę. No, był niezły. Trening dla żony. No, pokaż jak trenuje żona. Tak, potrzeba? Take no disrespect, might put my hands on her. Hit his chicken, now she wanna marry me. I tak normalnie żona może sobie trenować, nie? Dobra, kolejny dzień. Zabieram się za wnętrze Focusa. Zobaczymy, czy mam wystarczająco światła. Muszę sobie ustawić telefon, bo Gosek tam pokazuje na YouTubie, jak to powoli się rozbiera. I lecimy z tym. Dobra, słuchajcie, spaliłem w kozie, bo zimno. Mam nadzieję, że się zagrzeje ta szopka moja w najbliższym czasie. Odpalam tutaj chłopa na YouTubie. No, także zaczynamy. Poszło. Tego nie będzie łatwo obkleić, bo widzę, że to jest przymocowane. Dobra, co teraz? Aha. Te dwie śruby. No, będą niezłe jaja z uklejaniem tego, ale najważniejsze, że już ściągnięte. Teraz muszę spróbować usunąć ten panel. Dziwnie bez tego koloru wygląda. Kurde, tylko to co to jest. Jedno życie na sprawdę ugryźć sam nie jesteś w stanie. Któż zastąpi cię na... Dobra, gra. Czyli do oklejenia mam to, 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 to i to. Dobra, umyję to. No i będziemy powoli zaczynać oklejać. Wydaje mi się, że to będzie najtrudniejsze. O, będzie spoko w miarę. A tu jeszcze muszę te guziki wyciągać. I działamy, działamy. Folia się już ogrzewa. Wydaje mi się, że jak ma troszeczkę inną temperaturę, to też inaczej się zachowuje. I biorę tamtą mocną suszarkę i zaczynamy się bawić.